Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, mam nadzieję, że po tytule odcinka już się domyśliliście, o co będzie dzisiaj chodziło. Dlatego, że odcinek, jak zauważyliście, nazywa się Figa z makiem. Mianowicie, mam nadzieję, że przygotowaliście już, ewentualnie dzisiaj wieczorem przygotujecie, chociaż lepiej było, gdybyście to już przygotowali, bo tak to nie będziecie mieli niespodzianki. Ale no dobra, załóżmy, że to przygotowaliście już. Coś waszego ulubionego. Coś, co bardzo lubicie. Deserek jakiś, jakieś danie, jakąś potrawę. Uwaga! To nie jest dla was. Niech was Bóg broni, żebyście to zjedli. Nie wolno wam tego dotknąć. Chciałbym, żebyście jutro to wasze ulubione, to najlepsze, to wyniuchane, to może wygotowane, to robione przez po prostu tygodnie, no nie tygodnie, ale tylko dzisiaj, ale przez godziny gotowane, żebyście jutro komuś to dali. Ostatecznie, no jeżeli ktoś was zaprosi, zjedz to ze mną, no to okej, ale wolałbym, żeby nie. Idźcie do sąsiada, albo znajdźcie kogoś na ulicy, no głupio będzie, nie? Jak pójdziecie z tortem na ulicę, słuchaj, mam taki tort dla ciebie, ale chciałbym, żebyście z tego nie skorzystali. Czyli żebyście zrobili, mam nadzieję, że to już zrobiliście, coś bardzo, bardzo, co lubicie i żeby to nie było dla was. Tylko jutro, w niedzielę, proszę, komuś to ofiarujcie. Ale nie zróbcie dwóch, nie? Jedno dla siebie, jedno dla kogoś. Nie, tylko jedno i komuś proszę dać. Żeby był taki moment takiego rozczarowania. O matko, to ja tego nie zjem? No nie. Oddaj komuś swoje ulubione i spraw komuś radość tym, co ty bardzo lubisz, a dasz to komuś innemu. Oczywiście w poniedziałek, kochani, to jak zawsze adoracja, jak co tydzień. A my się spotkamy oczywiście właśnie w poniedziałek, żeby kolejny tydzień zrobić.